20 zespołów wzięło udział w otwartym gwiazdkowym turnieju piłki siatkowej, jaki w minioną sobotę zorganizowało Czewskie Centrum Sportu i Rekreacji. Już od wielu lat TCSIR w przedświąteczny weekend zaprasza do hali przy drugim liceum ogólnokształcącym w Trzewie miłośników siatkówki. Turniej ma charakter otwarty, skierowany jest do młodzieży od 16 lat i osób dorosłych, którzy lubią amatorsko podbijać i przebijać piłkę przez siatkę. Takich osób jest coraz więcej, skoro do zawodów zgłosiło się 20 drużyn. Organizator zrezygnował z podziału na kategorie, więc rywalizowały między sobą trzy zespoły kobiece, dziewięć mieszanych i osiem męskich. Zachęcamy jednak TCSIR, by wprowadzić w przyszłym roku kategorie ze względu na płeć, choć taka decyzja skutkować będzie wydłużeniem tych jednodniowych zawodów. W pierwszym etapie turnieju drużyny grały w trzy zespołowych grupach. Spośród nich wyłoniono ósemkę ćwierćfinalistów. Timex, Półsukcesu, Kiepscy, Abstynenci, Wolej Team Kisielice, Wybrzeże Klatki Schodowej, Promile oraz Świąteczna Ekipa. Do półfinałów awansowali zwycięzcy czterech jednosetowych spotkań, toczonych do 25 punktów. Mecze finałowe to już rywalizacja do dwóch wygranych setów. Świąteczna ekipa w meczu o trzecie miejsce wygrała z wolnej teamem Kisielice 25-19, 25-22. W finale faworyt turnieju Timex bez większych problemów pokonał drużynę pół sukcesu 25-11, 25-18. Oto skład zwycięskiej ekipy. Maciej Bąk, bardzo Bąk, Tomasz Jaszczerski, Karol Brozek, Łukasz Wojtarowicz, Krzysztof Wojtaś i Paweł Zbrzeźny. Po zakończeniu rozgrywek trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary, medale i drobne nagrody rzeczowe.